Hej, witam Was na kanale HiCar. Z tej strony Michał i zapraszam na test Mazdy CX-60. Tak, w końcu udało mi się wyrwać ten model na weekend, na co bardzo czekałem. A było to o tyle trudne, że Mazda mocno promowała CX-60 w różnych kampaniach reklamowych, czemu nie ma się co dziwić, bo w końcu jest to teraz flagowy model marki, który notabene przyciągnął Mazdzie mnóstwo zupełnie nowych klientów z innych marek. Już wraz z nową generacją kompaktowych modeli Mazda materiałami we wnętrzu pukała do segmentu premium, ale to właśnie CX-60 miała się tam zadomowić. Dzisiaj przekonamy się wspólnie, czy to się udało, ale zacznijmy jak zwykle od koloru. Ten nazywa się Jet Black, czyli jest to czarny metalik, który całkiem ładnie kontrastuje ze srebrnymi akcentami tej wersji, ale ja pomimo dosyć skromnego wyboru zdecydowałbym się na inny, pewnie któryś z tych droższych. Przechodząc do wyglądu, pierwsze co zauważamy, to oczywiście jak duży jest to samochód, który mimo bycia SUV-em ma naprawdę ładną linię nadwozia. Widzimy ostro ścięty przód, ogromną i wysoko poprowadzoną maskę z przetłoczeniami, typowo dla Mazdy kabinę pasażerską przesuniętą do tyłu, co sprawia, że kierowca siedzi praktycznie po środku między osiami, a to z założenia daje lepsze wyczucie auta. Oprócz tego widzimy ogromny grill z równie wielkim logo Mazdy i chromowaną obwódkę łączącą reflektory, które to są jedną z dwóch rzeczy przeszkadzających mi w wyglądzie. Jak do tak sporego auta są po prostu za małe i wyglądają jak jakieś oczy żaby z wystającym czymś, co okazuje się być kierunkowskazem. Niżej po bokach mamy prawdziwe przeloty powietrza, a także delikatnie sportowo wyprofilowany zderzak, który wygląda tak tylko w dwóch najwyższych wersjach. Dodatkowo odróżnimy je też po lakierowanych na kolor nadwozia, progach i nadkolach, które w niższych wersjach pozostają z czarnego matowego plastiku. Ale drzwi zawsze, jak widzicie, w pełni zakrywają progi. Oprócz tego z profilu widzimy chromowane obramowanie szyb, wielkie lusterka i taki fajny akcent na przednim płotniku z oznaczeniem wersji silnikowej. Na koła składają się bardzo ładne, dwukolorowe felgi w rozmiarze aż 20 cali z oponami bardziej sportowymi dla SUV-ów 235x50, ale tak naprawdę każda wersja ma dedykowane felgi, z czego tylko w bazowej są 18. Z tyłu w oczy rzuca się delikatny spoiler z owiewkami, spora, lekko pochylona szyba, duże i szerokie lampy, a w dolnej części trochę plastiku z taką jakby dokładką. I do tego druga rzecz, która mi się w wyglądzie nie podoba, czyli ten fejkowy, aż poczwórny wydech, co jest zupełnie niepodobne do Mazdy, bo ten prawdziwy znajduje się pod spodem po obu stronach. Za to system bezkluczykowy działa już typowo jak w nowych Mazdach, czyli otwieramy po wsadzeniu ręki za klamkę, a samochód może zamknąć się sam, gdy od niego odejdziemy. Wymiarami CX-60 plasuje się w okolicy takich aut jak Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe czy Kia Sorento albo Volvo XC60 z długością 475 cm, szerokością 189 cm i wysokością 168 cm. Rozstaw osi 287 cm jest większy nawet od Toyoty Highlander, za to prześwit 17 cm jak na tak dużego SUV-a jest bardzo skromny. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 570 litrów. Ma on foremne kształty, jest dobrze wykończony. Nie ma żadnych haczyków, ale znalazłem gniazdko o mocy do 1500 W i wejście 12 V. A po lewej stronie mamy wnękę z siateczką, którą ktoś niestety zepsuł. Próg wyładunkowy jest zerowy, a pod podłogą znajdziemy jeszcze trochę przestrzeni na mniejsze rzeczy i specjalne miejsce na roletę, która to podnosi się razem z klapą. Oparcie kanapy możemy złożyć za pomocą cięgien w bagażniku w proporcjach 40x20x40, ale trzeba je potem dopchać. Pojemność wzrasta do 1726 litrów, podłoga jest praktycznie płaska, a do tego pasy mają swoje uchwyty, więc nie będą się plątały. Z przycisku na klapie możemy zareglować wszystkie zamki,
a jej elektryczne sterowanie, w tym bezdotykowe, to część pakietu Convenience and Sound za 13 tysięcy złotych. Posłuchajmy, jak zamykają się drzwi. Oj, to nie jest premium. I to tak delikatnie mówiąc. Dźwięk jest strasznie głuchy i wyraźnie słychać pracującą blachę. Przynajmniej tylne drzwi otwierają się pod kątem prostym, więc można wygodnie zająć miejsce. Przy wzroście 1,72 m, siedząc sam ze sobą, mam sporo, ale spodziewałem się więcej miejsca przed kolanami, pod fotelem opuszczonym maksymalnie ogrom przestrzeni, a nad głową jakieś 5 palców wolnej przestrzeni i to pomimo okna dachowego. Kanapa jest delikatnie wyprofilowana, siedzisko dobrze podpiera uda, a oparcie jest w bardzo małym stopniu regulowane. Przez wyraźny tunel centralny na środku trzeba siedzieć w rozkroku i jest to miejsce raczej tylko na krótkie dystanse. Widzimy wejścia Isofix. Zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku otwierany miękki podłokietnik z uchwytami na kubki. Drzwi wykończone są świetnie. Od góry lekko uginający się plastik, bardzo ładny dekor z drewna klonowego, całkiem spora metalowa wstawka, na wysokości łokcia materiał o bardzo ciekawej fakturze, metalowa klamka i niesamowicie miękki podłokietnik. Jedynie szkoda, że kieszenie nie są flokowane, ale za to pomieszczą mnóstwo rzeczy. Tył fotela jest miękki. Mamy gazetowniki, a na środku nawiewy, podgrzewanie skrajnych miejsc na kanapie, dwa porty USB-C, a także gniazdo 220 V. Z przodu wita nas dobra, ale również mega wysoka pozycja za kierownicą. Siedzimy tutaj bardzo wysoko nad ziemią i faktycznie mamy poczucie spoglądania na inne samochody z góry, ale ja chciałbym móc obniżyć ten fotel trochę bardziej, tak typowo dla Mazdy. Niemniej fotele przednie regulowane są elektrycznie w 8 kierunkach, z regulacją odcinka lędźwiowego w jednej płaszczyźnie i pamięcią ustawień dla kierowcy, a do tego kierownica również jest w prądzie, więc gdy samochód nas rozpozna, to mamy pełną opcję komfortowego wsiadania i wysiadania. A, i pasy też mają regulację na wysokość. Fotele mają bardzo słabe podparcie boczne, zarówno na oparciu, jak i na siedzisku, a mimo to nie są też jakoś specjalnie wygodne, przynajmniej dla mnie, co w największym stopniu poczułem, jak przesiadłem się bezpośrednio do DS4 i miałem takie nagłe poczucie komfortu. Za to tapicerka prezentuje się pięknie, a jest to biała, prawdziwa skóra nappa z perforacją, zarezerwowana dla topowej wersji Takumi, na której niestety widać już ślady użytkowania, ale jako autodemo z przebiegiem około 15 tysięcy kilometrów, to podejrzewam, że siedziały w niej setki osób, więc Wam powinna się utrzymać lepiej, ale bezpieczniejsze na pewno będą pozostałe warianty, po części zależne od wersji wyposażenia. Ten projekt deski rozdzielczej jest zupełnie nowy w gamie Mazdy i poprowadzony w japońskiej koncepcji MA, oznaczającej spokojne i dostojne piękno pustej przestrzeni. Brzmi pięknie, ale faktycznie jest to po prostu bardzo ładne i eleganckie wnętrze, a do tego jest nowocześnie, ale dalej analogowo. Tak samo pasuje tutaj kierownica. Jest obszyta skórą, całkiem miękka i bardzo dobrze leży w dłoniach. Do tego ma białe szwy, dużo fizycznych przycisków i sporo chromowanych wstawek, a także dosyć małe łopatki do zmiany biegów.
Za nią widzimy też zupełnie nowe zegary w pełni cyfrowe o przekątnej 12,3 cala. Możemy w nich zmieniać tylko zawartość wyświetlaną po prawej stronie, ale są naprawdę przejrzyste i mają ładny, tradycyjny widok z tarczami. Po włączeniu tempomatu ich układ się zmienia, aby zrobić miejsce dla wizualizacji działania asystentów jazdy, ale można też go ustawić jako domyślny widok. Dodatkowo wraz z wyborem trybu jazdy delikatnie zmienia się ich wygląd wraz z kolorem. Od wersji Exclusive Line w standardzie jest też wyświetlacz przezierny head-up o bardzo dużej powierzchni, pokazujący podstawowe informacje wraz z działaniem tempomatu czy wskazówek nawigacji. Drugim ekranem jest największy w gamie Mazdy ekran głównych multimediów o przekątnej identycznej jak zegary cyfrowe 12,3 cala. Obsługujemy go za pomocą pokrętła, które przy kręceniu wydaje bardzo ładny dźwięk, i przycisków na konsoli centralnej, co dla mnie jest bardzo wygodne, a sam system jest dokładnie taki sam jak w innych nowych modelach marki. Jest przejrzysty i bardzo logicznie poukładany z ładnymi grafikami, jedynie szata graficzna nawigacji trochę się zestarzała, ale przynajmniej działa bardzo szybko. Jak w każdym nowoczesnym systemie, mamy także różne profile kierowcy zapisujące wszelkie ustawienia, a tutaj dodatkowo połączone są z systemem rozpoznawania twarzy, który nie zawsze działa perfekcyjnie, ale jak działa, to po rozpoznaniu danego kierowcy wczytuje jego profil i automatycznie ustawia zapisaną pozycję fotela, kierownicy i bocznych lusterek. System obsługuje oczywiście połączenie Apple CarPlay i Android Auto, które ewidentnie nie są zaprojektowane do obsługiwania ich pokrętłem, więc w CX-60 możemy obsługiwać je też dotykowo, a połączenie w obu przypadkach jest bezprzewodowe. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj opcjonalny system Bose z 12 głośnikami, który gra rewelacyjnie. Jeszcze lepiej od tego w modelach kompaktowych Mazdy i najbardziej zaskoczyły mnie tony niskie, które dla niektórych mogą być nawet aż za mocne, ale spokojnie można je wtedy osłabić. Opcjonalna jest też kamera 360 stopni o świetnej rozdzielczości, która oferuje sporo widoków, a linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Dodatkowo jest tutaj funkcja See-Through View, która powinna wyświetlać nam obraz pod samochodem w miarę naszego manewrowania, ale jak widzicie, u mnie coś to nie działa. Poniżej widzimy bardzo obszerny i ładny panel obsługi klimatyzacji z mnóstwem fizycznych przycisków, dzięki którym jest on banalny w użytkowaniu. A funkcje termiczne foteli i kierownicy możemy także ustawić w tryb auto. Na konsoli centralnej znajdziemy półkę z ładowarką indukcyjną, wejście 12V, bardzo ładny i duży przełącznik trybu jazdy z miłym klikiem, przycisk ładowania baterii z silnika spalinowego, asystenta zjazdu i włączanie kamer, a także masywną dźwignię skrzyni biegów. Niżej przycisk Auto Hold, który musimy włączyć po każdym uruchomieniu auta. Nad lewym kolanem więcej przycisków funkcyjnych, tak samo jak na podsuficce, włącznie ze sterowaniem otwieranym oknem dachowym. CX-60 jest naprawdę świetnie wykończona. Na górze deski rozdzielczej sporo miękkiego tworzywa. Przed pasażerami, powołując się na Mazdę, dwa pasy japońskiego tekstylia połączone wiszącymi szwami kakenui i faktycznie wygląda to przepięknie, a dodatkowo super kontrastuje chromowana listwa biegnąca przez całą szerokość kokpitu i płynnie przechodząca na drzwi. Znajdziemy ją też na obramowaniu konsoli centralnej, którą jednak dominuje jasne drewno klonowe, a także mięciutka skóra na boczkach.
Zresztą podobnie jak na obszernym i miękkim podłokietniku. Drzwi wykonane są dokładnie tak samo świetnie jak tylne. Na górze lekko uginający się plastik. Niżej spory fragment drewna z chromowaną listwą. Na wysokości łokcia tkanina przypominająca wykończenie frontu kokpitu, metalowa klamka i ten niesamowicie miękki podłokietnik. A jedyny mankament to brak flokowania kieszeni. No i powiedzmy, że ten ruszający się głośnik, który jednak podczas jazdy nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów. Więc ogromne brawa dla Mazdy, bo takim wykończeniem wnętrza, dodatkowo bez grama Piano Black, bezwstydnie można się nazwać premium, przynajmniej w tym aspekcie. Dobra, to zobaczcie jeszcze schowki i idziemy pod maskę. Tutaj oczywiście mamy podnośniki, a także ogrom miejsca. Jak widzicie, sam silnik jest ustawiony wzdłużnie i przesunięty mocno w tył, tak, że znajduje się na przedniej osi, jeśli nawet nie delikatnie za nią. To całe wolne miejsce jest przygotowane pod większe silniki diesla, a także w przyszłości pod nową i większą wersję silnika SkyActiv-X znanego z kompaktów. Chociaż nawet od przodu samochodu do samej chłodnicy jest bardzo duży dystans. Ale dobra, przechodząc do samych silników, to tak jak mówiłem, dostępny mamy silnik diesla w dwóch wariantach mocowych, które będę jeszcze dla Was testował, więc dzisiaj skupmy się na tym pierwszym w kolejności debiutu, czyli hybrydzie plug-in. Jest to autorski pomysł Mazdy, na który składa się silnik benzynowy 2,5 litra o mocy 191 koni mechanicznych, a także motor elektryczny o mocy 175 koni, co łącznie przekłada się na moc systemową 327 koni mechanicznych i moment obrotowy aż 500 Nm. Zarządza tym nowa 8-stopniowa automatyczna skrzynia biegów konstrukcji Mazdy, która przekazuje moc na wszystkie cztery koła. Więc posłuchajmy teraz, jak to wszystko brzmi. No jak na dzisiejsze czasy i tym bardziej hybrydę, to naprawdę jest nieźle i nie ma żadnego soft limitera. A nawet, bo wiadomo, Mazda zawsze musi iść pod prąd, jak wszyscy robią tryb elektryczny, żeby było jak najciszej, to Mazda pozwala gazować na prądzie, jakkolwiek kuriozalnie to nie brzmi.
chociaż pewnie jest to po prostu dźwięk z głośników, który przypomina brzmienie kompresora. Mazda deklaruje, że CX-60 PHEV do setki przyspieszy w 5,8 sekundy, więc pora to sprawdzić. Udało mi się osiągnąć czas 6,2 sekundy, więc delikatnie wolniej. Czas 50-150 to naprawdę dobre 9,7 sekundy, a hamowanie ze 100 km na godzinę zajęło 37,5 metra, co jak na takiego kolosa jest w pełni akceptowalne. Same wrażenia z jazdy są dosyć mocno zależne od wybranego trybu, których, jak widzieliście wcześniej, mamy 4. EV to oczywiście tryb czysto elektryczny, w którym napędzany jest silnik elektryczny dysponujący większą mocą od na przykład bazowej wersji ostatnio testowanej Kia EV6, będącej samochodem czysto elektrycznym. I faktycznie, podczas jazdy po mieście zapewnia on w zupełności wystarczającą dynamikę i tak naprawdę dopiero powyżej 100 km na godzinę lekko słabnie, ale w końcu mówimy o naprawdę dużym i ciężkim SUV-ie. Mazda będzie poruszała się w tym trybie, dopóki nie wyjeździmy całego prądu albo nie zrobimy kickdowna. Następny jest tryb normal, który dopóki mamy elektrony w baterii, sprawia, że jeżdżąc spokojnie, dalej poruszamy się tylko na silniku elektrycznym, a silnik spalinowy angażuje się do pracy tylko przy mocniejszym wciśnięciu pedału gazu, natomiast jeśli tego prądu już nie mamy, to wtedy jeździmy jak zwykłą hybrydą, w której silnik elektryczny głównie wspomaga ruszanie czy przyspieszanie. A to płynnie przenosi nas do trybu sport, w którym to silnik spalinowy działa już ciągle i jest głównym źródłem napędu, tylko wspomaganym przez elektrykę. Między tymi trybami jest też znacząca różnica w reakcji na kickdown, która w trybie sport jest bardzo sprawna, ale w trybie normal trwa zdecydowanie za długo. Ale i tak, najgorsza jest tutaj sama skrzynia biegów, która po prostu szarpie. Nie wiem, być może jest to kwestia tego, że jako autodemo jeździ nią tyle osób, że nie ma jak nauczyć się konkretnego stylu jazdy, bo nawet podczas naprawdę spokojnej i płynnej jazdy bardzo często zdarza się jej szarpnąć, głównie przy niskich prędkościach. Tę zmianę biegów czasami czuć wyraźnie, nawet jadąc w trybie elektrycznym, a paradoksalnie skrzynia działa o wiele lepiej, im szybciej i agresywniej chcemy jechać, więc normalnie jak skrzynie w super samochodach. Bardzo ważne jest też to, że CX-60 jest konstrukcją tylno-napędową, a przednia oś angażowana jest tylko, gdy moglibyśmy stracić trakcję, bądź w trybie off-road, kiedy mamy stały napęd na 4 koła. I nie jest to napęd AWD w stylu Toyoty, gdzie jedna oś dopędzana jest samym silnikiem elektrycznym, tylko tutaj komputer rozdziela napęd spalinowy i elektryczny między obie osie. A jak to wszystko ma się do ekonomii jazdy? Oczywiście, jak to w hybrydach plug-in, to zależy. Zacznijmy od scenariusza, w którym nie ładujemy akumulatora i jeździmy tylko na paliwie, co od razu mówię, stanowczo odradzam, bo nie do tego stworzono plug-iny.
W mieście osiągałem bardzo różne wyniki. Od 3 litrów na 100 km, przez 5,5, 7,5, 9, bo nawet 13 litrów, ale muszę zaznaczyć, że miałem za mało czasu, żeby w pełni poznać ten zupełnie nowy zespół napędowy, więc wynik 8 litrów na 100 km jest takim moim założeniem pochodzącym z bardzo małej próbki, więc nie przywiązujcie się do niego. Za to wyniki przy konkretnych prędkościach są już pewne. I tak przy 90 km na godzinę zobaczymy wynik 6,5 litra na 100 km, przy 120 będzie to 8,5 litra, a przy 140 to już 10,5 litra na każde 100 km. Chcąc używać hybrydę plug-in, zgodnie ze sztuką będziemy ją ładować. Pojemność akumulatora to 17,8 kWh brutto, czyli około 14,5 netto, co w połączeniu z ładowarką pokładową o mocy 7,2 kW oznacza możliwość naładowania baterii w około 2 godziny, a ze zwykłego gniazdka mówimy o czasie ponad 5 godzin. Mazda deklaruje, że w trybie czysto elektrycznym pokonamy 63 km, mi pokazywało zasięg nawet 68 km, ale finalnie w poniedziałkowym rannym ruchu udało mi się zrobić 62 km, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Zobaczmy, czy tak samo dobrze będzie na nierównej drodze. No tutaj jest naprawdę twardo, ale to tak, że jak pomyślicie o twardym zawieszeniu w tym segmencie, to przeskoczcie jeszcze stopień dalej, naprawdę. Nie chcę powiedzieć, że jest to niewygodny samochód, ale jak myślimy o dużym i rodzinnym aucie, to na pewno kojarzy się nam to z komfortowym zawieszeniem. Mi to nie przeszkadza, bo CX-60 ma ten charakter Mazdy, ale tutaj polecam każdemu się po prostu przejechać i przekonać na własnej skórze. Natomiast tak zestrojone zawieszenie zdecydowanie pomaga na zakrętach. Jak na tak wysoki i ciężki samochód, CX-60 prowadzi się zaskakująco dobrze i pewnie i nie wychyla się na zakrętach. Bardzo pasuje do tego również układ kierowniczy, który jest mile ciężki i całkiem precyzyjny. Zobaczmy, czy tak miło będzie na autostradzie. I zdecydowanie jest. Tutaj CX-60 czuje się chyba najlepiej. Jest bardzo dobrze wyciszona zarówno od podwozia, jak i od opływów powietrza, ale muszę przyznać, że spodziewałem się większej różnicy w stosunku do modeli Mazdy plasowanych niżej. Wydaje mi się, że na przykład w takim DS7 było ciszej, ale to wiadomo, najlepiej trzeba by porównać zaraz po sobie. Na autostradzie pomaga również to twardsze zawieszenie, bo sprawia, że CX-60 bardzo stabilnie trzyma się drogi i nie jest zbyt mocno podatna na podmuchy boczne. W skład pakietu Driver Assistance wchodzi adaptacyjny tempomat działający w pełnym zakresie prędkości. Co do jego działania nie mam żadnych zastrzeżeń i wszystkie manewry wykonuje sprawnie. Współpracuje również z systemem odczytującym ograniczenia prędkości i pozwala nam jednym kliknięciem dostosować naszą prędkość do obowiązującej i to również na tle innych marek wypada pozytywnie. Najbardziej byłem jednak ciekaw asystenta utrzymania pośrodku pasa ruchu, na którym do tej pory w innych modelach marki nie dało się polegać. Tutaj jest znacząco lepiej, ale dalej czasami miałem wrażenie, jakby za późno reagował.
Niemniej radzi sobie również z żółtymi liniami, a test szykany już prawie zdał, tylko na końcu nie utrzymał pasa ruchu, więc nie mogę zaliczyć. A my przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu auta włączają się reflektory, pod lusterkami brak lampki, a z tyłu włączają się lampy. Bagażnik jest świetnie oświetlony dwoma lampkami LED, w tym jedną na klapie, a w kabinie zarówno z tyłu, jak i z przodu niesamowicie jasno dzięki LEDom. Dodatkowo z przodu na progach widzimy podświetlony napis CX-60, a także pod wszystkimi drzwiami znajdziemy LEDy oświetlające podłoże. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu widzimy biały LEDowy pasek na drzwiach, podświetlony przełącznik szyby, a także oświetlone kieszenie. Pod fotelem znajdziemy kolejne lampki, a widoczne są też przyciski oraz wejścia USB na środku. Z przodu dobrze widoczny head-up oraz zegary, na kierownicy wszystko podświetlone, tak jak nad lewym kolanem i na drzwiach. Wraz z kolejnym LEDowym paskiem i oświetleniem kieszeni. Przestrzeń na nogi podświetlona, a na środku wszystko ładnie widoczne, w czym pomaga również naprawdę mocna lampka w podsuficie, która oświetla konsolę. W całkowitej ciemności kamera 360 radzi sobie bardzo dobrze. Pod podłokietnikiem lampka i widoczne wejścia USB, a w schowku przed pasażerem również lampka LEDowa. Na podsuficie wszystkie przyciski podświetlone, a w zasłonach mocne LEDy. Więc jak widzicie, absolutnie nie ma się do czego przyczepić. Jedynie niektórym może brakować opcji zmiany koloru oświetlenia kameralnego, ale to białe świetnie pasuje do eleganckiego wnętrza. Na zewnątrz z przodu widzimy reflektory full LED z typowym dla Mazdy kierunkowskazem z efektem stopniowego wygaszania. Znajdziemy go również na lusterku. A z tyłu szerokie i proste lampy w pełni LEDowe z ciekawie zaprojektowanymi kierunkowskazami, a także LEDowe podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Tak świecą reflektory na postoju. I jak widzicie, wiązka jest mega mocna i bardzo szeroka. Plus pomaga w tym jeszcze doświetlanie zakrętów, które wręcz absurdalnie poszerza zasięg na boki. A światła drogowe są równie świetne, świecąc bardzo mocno, wysoko i daleko. Ale dopiero podczas jazdy w pełni docenimy te światła, gdyż w skład pakietu Driver Assistance wchodzą reflektory matrycowe, które działają naprawdę znakomicie. Mają mnóstwo stref, które system bardzo płynnie włącza i wyłącza w zależności od innych aut na drodze, aby nikogo nie oślepić, i podczas mojego testu nie zauważyłem ani jednego momentu, w którym nie wyłączyłby którejś strefy na czas. W moim takim roboczym rankingu reflektorów na pewno są w top 2 i mam poważny problem, czy lepsze są w nowym DS7, czy jednak tutaj. Podobna do DS7 jest też cena, więc przejdźmy do szczegółów. Cennik zaczyna się od 225 tysięcy złotych za wersję Primeline ze słabszym dieslem, a dopłata do hybrydy plug-in, na której dzisiaj się skupiam, to aż 37 tysięcy złotych. Tak wygląda bazowa wersja z felgami 18-calowymi i bez tak ważnych elementów wyposażenia, jak podgrzewanie foteli, nawiewy na tylne siedzenia, przednie czujniki parkowania czy nawet kamera cofania. Tak samo we wnętrzu są pewne różnice w wykończeniu, ale przynajmniej nie odstaje aż tak pod względem wyglądu. A w kontraście tak prezentuje się topowa wersja Takumi ze wszystkimi pakietami, czyli dokładnie taka jak testowana,
która z lakierem Sol Red Crystal kosztuje 331 tysięcy złotych. Za takie minimum uważam drugą od dołu wersję Exclusive Line, mającą już te podstawowe elementy wyposażenia, które wcześniej wymieniłem, i lepsze wykończenie wnętrza. A do tego obowiązkowy jest przynajmniej pakiet Driver Assistance, który zawiera reflektory matrycowe, sporo asystentów jazdy, a także fotochromatyczne lusterka. Taka wersja, uwzględniając, że dzisiaj pod uwagę biorę tylko hybrydę plug-in, finalnie kosztuje 284 tysiące złotych. I przechodząc do podsumowania, naprawdę świetnie jeździło mi się Mazdą CX-60. Tutaj mogę nie być obiektywny, bo po prostu lubię tę markę i jej filozofię. A tym bardziej imponuje mi, wprowadzając coraz większe silniki, kiedy niektórzy ograniczają się już tylko do 3 cylindrów. Oczywiście nie uważam CX-60 za samochód idealny. Paradoksalnie ma sporo wad albo takich niedociągnięć, jak niewygodne fotele, mało miejsca na tylnej kanapie w stosunku do gabarytów zewnętrznych, podejrzewam, że dla większości klientów za twarde zawieszenie, szarpiącą skrzynię biegów, czy w przypadku plug-ina niezbyt oszczędny zespół napędowy. Jednak jej design, czy to linia nadwozia, czy szczególnie w wersji Takumi wygląd wnętrza i co za tym idzie świetne wykończenie wraz z miło analogową obsługą, genialny zestaw audio, bardzo dobre prowadzenie połączone z brzmieniem silnika na postoju czy podczas przyspieszania, które akurat mi się bardzo podoba, sprawia, że naprawdę polubiłem ten model i nie mogę się doczekać na test diesla. Także dzięki za oglądanie. Jeśli doceniasz moją pracę, to zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę czy komentarza, czym bardzo mi pomożesz, i widzimy się w następnym filmie. Bye!